equipo. Cześć! Po Koninie czas na powrót do Poznania i wpadłem do Małej Armii na ich sobotnie wydarzenie dla młodzieży. Początkowo aura nie była zachęcająca do gry i sam się zastanawiałem, czy cokolwiek zagram, ale finalnie w rozgrzewce wziąłem udział. Niestety, nie poszło mi na tyle dobrze, żeby wrzucać jakiekolwiek nagrania z rozgrzewki, dlatego nie będę was zamęczał moim bieganiem na respa i z powrotem. Obserwując graczy z obu drużyn, doszedłem do wniosku, że niebiescy byli znacznie lepiej zgrani. Było widać chęć współpracy, wzajemne krycie pozycji i wspólne wchodzenie do pomieszczeń, tak naprawdę zgranie. Widać było, że to miało sens, te wejścia były synchroniczne, no zupełnie jak na treningach, które prowadzi Stotek. Wychodzi na to, że młodzież, która bierze udział w treningach, faktycznie przyswaja tą wiedzę i próbuje wykorzystać ją w praktyce. Że zdarzają się jakieś luki w kryciu, luki w obronie, kumulacje graczy na zbyt małym terenie, tak jak w tym przypadku, no ale błędy są po to, żeby się na nich uczyć. A tu ciekawy błąd, bo tych dwóch graczy błędnie założyło, że gracze, którzy są w pomieszczeniu, to ich sojusznicy. No i skończyło jak się skończyło. To nie są na... Co ty żeś odwalił? No, próbowałem odejść. Ale nie, to nie byli twoi. Nie byli moi? No nie. Myślałem, że moi są. Właśnie dlatego mówię, co ty odwaliłeś. A teraz z zaskoczenia gramy tryb dominacji, tak jak, a właśnie, nie wiecie, kto wie, kto śledzi Instagrama, ten wie, że Kapibar pochwalił się, jaki trybem gramy. Co? Nic, mówię, że pochwalił się, jakim trybem gramy. A gramy dominację i dopiero co się zaczęło i już są strzały wokół nas. A ja przy okazji zdążyłem magazynek, który się będzie zgubić, nie znaleźć. Znajdzie się. No, może. W tej rundzie będziecie mogli spojrzeć na przebitki z gry Stotka, który jest instruktorem na Małej Armii. Założyłem mu moje kamerki, a samemu dalej nagrywałem z mojego GoPro. Ogólnie to całkiem ciekawie ogląda się samego siebie z perspektywy czyjegoś celownika, a już mega zadowolony jestem z tego fragmentu, gdzie mogłem połączyć to, co widzi Stotek, to gdzie strzela Stotek oraz moją perspektywę osoby trzeciej.
A wy jak sądzicie? Też chcecie być na nagraniach w takiej formie? Trzymam typa na blisko, na prawo od autopaksa, za osłoną, porusza osłonę. Ja chcę tam dobiec. Dobra, czekaj. Dostał. Dostałem! Wcześniej wspomniałem o tym, że niebiescy całkiem nieźle radzili sobie razem w strefie C-Kuba, ale zieloni też potrafili im tam nieźle krwi napsuć. Wspominam o strefie C-Kuba nie bez powodu, ponieważ ten, kto kontrolował tę część mapy, mógł w znacznym stopniu utrudnić przeciwnikowi przejęcie kontroli nad skrzynką. A tutaj aż mi się przypomniało zeszłoroczne zimowe strzelanie. Koniecznie zerknijcie na tamten film. Stałem! Tutaj nie dziwcie się koledze, bo sam nawet nie widziałem, jakim cudem dostał kulkę z mojej strony. A few moments later. Okazało się, że pod osłoną jest bardzo mała szczelina, którą ktoś się wstrzelił. Ale ponieważ gracze ASG to mistrzowie adaptacji, więc i na to znalazło się rozwiązanie. I teraz możemy grać, nie? Dokładnie. Pozycja zabezpieczona, to gramy dalej. Tutaj mógłbym powiedzieć, że sprawdza się powiedzenie z Ikei, że małe jest piękne, bo ja za tą osłoną raczej bym się nie zmieścił. A na dodatek chwilę później wpada Stotek, który co prawda przejmuje punkt dla zielonych, co przekształciło się w całkiem fajną sekwencję wymian. Finalnie niebiescy uzyskali taką przewagę, że zdominowali strefę C-Kuba i zieloni nie byli im w stanie w żaden sposób zagrozić odbiciem punktu, mimo starań Stotka i ciągłego pojawiania się na plecach przeciwnika. Dajcie znać w komentarzach, jak wam ten film się podobał, szczególnie napiszcie, co myślicie o mieszaniu ujęć. Zapraszam was również na mojego Instagrama i Facebooka, które staram się od jakiegoś czasu trochę rozwinąć. Możecie znaleźć troszeczkę inne materiały niż tutaj na kanale. Dowiedzieć się też, gdzie będę w następny weekend oraz wziąć udział w piątkowym quizie, który nadal tak trochę kuleje z odpowiedziami. Niech FPS-y będą z wami. Cześć.